Dekarbonizacja stała się obsesją unijnych decydentów. Ich zdaniem 3/4 zasobów budowlanych w Unii Europejskiej, a więc między innymi waszych domostw, jest nieefektywna energetycznie i będzie musiała dostosować się do nowych unijnych norm. Co to oznacza? Otóż każdy kraj członkowski ustanowi wkrótce krajowy plan renowacji budynków i co 2 lata będą wymagane sprawozdania z postępów tych prac. Wejdą w życie paszporty renowacji, które będą udostępnione właścicielom budynków. Oznacza to, że przed nami są renowacje budynków na ogromną skalę. Każdy będzie posiadał świadectwo charakterystyki energetycznej według unijnego wzoru, a każde ogłoszenie sprzedaży lub wynajmu mieszkania będzie musiało zawierać w treści klasę energetyczną danej budowli. Takie świadectwo będzie musiało wisieć w widocznym miejscu w każdym budynku publicznym. Od 2030 roku każdy nowy budynek, również mieszkalny, będzie musiał być bezemisyjny zgodnie z wytycznymi UE. Co rozumiane jest jako bezemisyjność? Otóż ma to być dom niegenerujący emisji gazów cieplarnianych, ogrzewany ze źródeł odnawialnych, wytwarzanych na miejscu lub w pobliżu, no i oczywiście należący do osoby prywatnej. Ponieważ z tych reguł mają być wykluczone budynki obronne, należące do sił zbrojnych, miejsca religijne, obiekty tymczasowe oraz budynki wolnostojące do 50 m². De facto każdy nowy budynek będzie musiał posiadać panele fotowoltaiczne. A każdy nowy budynek deweloperski będzie musiał posiadać instalacje wbudowanego okablowania dla co najmniej 50% miejsc parkingowych, aby umożliwić zamontowanie stacji ładowania samochodów elektrycznych w każdym momencie. Obowiązkowe staną się również parkingi dla rowerów. Każdy budynek w Unii Europejskiej będzie miał swoje oznaczenie energetyczne od A do G. Najwyżej będzie klasa A0 oraz A+, a więc budynek bezemisyjny wnoszący pozytywny wkład netto do sieci energetycznej. Od 2025 roku każdy nowy budynek mieszkalny będzie musiał posiadać system inteligentnego, ciągłego monitorowania i sterowania dystrybucją, magazynowaniem i wykorzystaniem energii. Państwa UE ustanowią kary za naruszenie takiej dyrektywy. Zakazane będzie również opalanie domów węglem czy też drewnem. Zdelegalizowane zostaną kominki, a z czasem również i piece gazowe. Jedyną preferowaną metodą ogrzewania będzie prąd elektryczny. Aby to zweryfikować, nad naszymi domami będą latały drony, które będą sprawdzać, czy ktoś nie ośmiela się ogrzewać spalaniem czegokolwiek, a po wykryciu dymu posesję nawiedzą smutni panowie z policji lub straży miejskiej. Doprowadzi to do sytuacji, w której ludzi nie będzie stać na posiadanie domów i będą przenosić się do blokowisk. Taki jest zresztą długoterminowy cel klimatystów, którzy chcą stworzyć 15-minutowe miasta, a więc de facto obozy pracy, w których wszystkie niezbędne dla nas ośrodki znajdą się w zasięgu 15 minut drogi. Własność prywatna jest dla takiego projektu bardzo niewygodna i być może właśnie dlatego tak mocno się ją zwalcza. Tak jak zawsze zapraszam Was do wyrażenia opinii na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam również do subskrybowania naszego kanału oraz dzielenia się tym filmem z Waszymi znajomymi. To tyle ode mnie, żegnam się ciepło i życzę Wam wszystkim miłego dnia.